To, co e, mnie najbardziej uderza w tych relacjach hierarchów z wiernymi, którzy zostali skrzywdzeni. Mhm. E, jedni wykorzystani seksualnie, inni w jakiś inny sposób, ale to zawsze jest e, wyniosłość i kompletny brak zrozumienia człowieka na takiej płaszczyźnie człowieczej. Skąd się to bierze? Znaczy, czy oni e, część przynajmniej tych hierarchów, e, no, nie wiem, to są socjopaci, ludzi, ludzie, którzy nigdy nie powinni zająć tych stanowisk, wyniesieni do godności, które ich przerosły. Znaczy, bo brak empatii jest tak porażający, bo każdy in, inna, inna postać, inny zawód, inne stanowisko. Mógłbym to zrozumieć, ale kościół, który uczy miłości, miłosierdzia i współczucia i miłości do bliźniego, a jednocześnie hierarchowie którzy nie potrafią jej, jej okazać w takim bezpośrednim kontakcie zupełnie. Oczywiście oni mogą mówić piękne słowa, piękne kazania, natomiast kiedy przychodzą te ofiary, to kończy się na tym, że albo całują klamkę, mhm. albo z wyższością są traktowani właśnie przez boskiego namiestnika na ziemi. Skąd się dobierze? Skąd się bierze, nie wiem. Znaczy zacznę od jednego pozytywu, ale za chwilkę wrócę do, do tego pytania, bo ono jest bardzo ważne. Pozytyw jest w postaci, postaci takiej jak Ktoś Kaszewczyk. kojarzycie na pewno państwo, napisała książkę Nie umarłam i ona, ona wysłała talę skrzywdzonych, bardzo ważny taki, taki symbol, który był prezentowany na konferencji Episkopatu Polski. Do, do, ta informacja poszła też z tego, co pamiętam, zaproszenie na spotkanie do wszystkich biskupów, chyba dziewięciu odpowiedziało. Ona wspominała, że to były dla niej, jako dla osoby wierzącej, ale także zranionej, i bardzo ważne rozmowy, gdzie te osoby widać było, że poświęciły, nie, bo poś, właśnie poświęciły i czas, znowuż łaskawie poświęciły, nie, one chciały się z nią rzeczywiście spotkać. I to jest taki plus, który, który właśnie jak spytaliście państwo o kwestię wiary, to ja łapię się takich malutkich klameczek, nie? Takich, takich właśnie takich drobnych rzeczy. Ale skąd to się bierze? Moim zdaniem, i tutaj narażę się znowuż historykom Kościoła Polskiego, moim zdaniem się to bierze z tego, że Kościół Polski był zawsze uważany za, za, uważany za ten lepszy. Mhm. Powiem wam dlaczego, drodzy państwo, bo tak jest to jest moje osobiste zdanie. E, ponieważ to w Polsce mieliśmy, nie wiem, Maksymiliana Kolbę, to w Polsce mieliśmy świętą Faustynę, tak, rewolucja miłosierdzia. W Polsce mieliśmy dalej Wyszyńskiego, no giganta, non possumus, prawda, potem mieliśmy Jana Pawła II i błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, tak. I chodzi mi o to, że w polski kościół zawsze był ten taki gigantyczny. Jak ja na przykład w, sem w seminarium nie byłem nigdy, ale, ale miałem taką. Ale chciał pan iść, pan. Tak, bardzo Właśnie chciałem chciał iść. Pan iść. Tak, chciałem iść rzeczywiście, jak byłem ministrantem, lektorem w liceum, to miałem taki etap, gdzie rzeczywiście bardzo poważnie o tym myślałem. I wiecie państwo, to jest tak, że jak ja o tym myślałem, to ja myślałem, kurczę, ja mogę być taki jak oni, nie? Po prostu, wow, jak święty. Ja jestem pokolenie, kiedyś powiedziano pokolenie P 2 i to dla, dla nas Jan Paweł II, jak, jak mrugnął, to znaczyło, że to jest mrugnięcie świętego. Ja teraz nie chcę trywializować tej postaci, tylko chcę oddać ducha tamtych czasów. Spytałem się kolegę, który w 2005 roku wstąpił do seminarium, on wystąpił potem w seminarium krakowskim. 72 kleryków było na pierwszym roku. Dzisiaj tylu w Polsce nawet nie ma. Na pierwszym roku. I wiecie Państwo, to się bierze dlatego, że Kościół w Polsce był tym kościołem szczególnym, wybranym. Rok temu byłem na Uniwersytecie Katolickim w Stanach Zjednoczonych i oni mówią: Bo Wasz Kościół jest lepszy. Macie siostrę Faustyny i Jana Pawła II. I oni naprawdę tak uważają. Oni naprawdę twierdzą, że nasz Kościół jest lepszy. I ci biskupi, o których Pan redaktor pyta, to są biskupi, których formatowano w takiej myśli, że Wy jesteście książętami Kościoła. Ja mówię, to jest socjologiczne, to nie jest to nic ironia z mojej strony. Jak ktoś szedł do seminarium, to znaczyło, że jest wybrańcem. Jak śpiewam, jak są święcenia kapłańskie. Pierwszy jest ludu kapłański, potem ludu królewski, zgromadzenie święte ludu Boży, śpiewać swemu Panu. My jesteśmy na końcu lud Boży. Pierwszy jest lud kapłański. I ja, ja jestem rzeczywiście antyklerykalistą. Mnie rzeczywiście klerykalizm bardzo obraża jako człowieka, bo ja nie zgadzam się na to, żeby była tego typu dysproporcja. To jest dla mnie, na przykład dla mnie pozytywnym przykładem sytuacji, kiedy ta dysproporcja się z, zmienia, jest sytuacja, kiedy kapłan z powołania, już takiego teologicznego języka użyję, pracuje z osobami z niepełnosprawnością. Wiecie dlaczego? Bo tam on nie może grać. Bo jak dziecko z niepełnosprawnością intelektualną będzie reagować w sposób automatyczny, naturalny dla siebie, to tam nie ma postawy o ksiądz biskup, przyszedł o ksiądz kardynał eminencja, czy może usiąść po łaskawie ten, to nie, tam nie ma grania. Ja znam kapłanów już mało takich, ale znam paru, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnością. I oni mówią wprost: oni nie mogą być. Ksiądz sakowi Zaleski. Dlaczego on był naturalny? Nie dlatego, że miał trudną relację z kardynałem Dziwiszem, tylko dlatego, że on pracował cały czas z osobami z niepełnosprawnością. I mi to wprost powiedział: Mówi, wie pan, ja dzięki temu nie odlatuję. Panie profesorze, jeśli założyć, że Kościół w Polsce to organizacja przestępcza i pan przez pół roku to udowadniał. Pracując w Komisji do Spraw Podofilskich, to co pan w tej organizacji jeszcze robi? Ja nie zgodzę się, że to jest organizacja przestępcza. Ja zgodzę się z tezą taką, mówiącą o tym, że są osoby nadal, które y, mają wiedzę dotyczącą przestępstw i oni możliwe, że nie powiedziały. Z taką tezą się zgodzę. Y, zgodzę się z tezą mówiącą o tym, że w tajnych, bisku, w tajnych archiwach biskupich y, są materiały, o których prokuratura nie wie. Stawiam taką tezę. To jest moja teza. Ja oczywiście jej nie oskarżam konkretnego biskupa, ale powiem państwu szczerze, że jako wierzący nie wierzę, żeby nie było w tajnych y, materiałach biskupich. Jak biskup mówi, że wszystko jest w Watykanie, to no proszę wybaczyć, ekscelencjo, ale, ale no nie wierzę. No nie, 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 to jest niemożliwe, przepraszam. Nie takie rzeczy, że tak powiem, dyplomacja stara watykańska naprawdę jest, jest dużo lepsza niż, niż Mosad. Y, natomiast co ja robię... Jestem. Jestem. Po prostu jestem. I to jest taka formuła, która... Każdy człowiek potrzebuje jakiejś wspólnoty, jakiejś drogi. I to jest dla mnie coś bardzo ważnego. Jakaś ale, bardzo ważna przestrzeń. Ale po co? On panu pomaga? Pan był niemal w depresji, panie profesorze. Tak. Że... Znaczy ja miałem takie, takie podejrzenia. To prawda. Pomaga Kiedy pan mi, pracował tak. w Komisji do Spraw Podofili, bo pan, pana atakowano ze wszech stron. I no. ja, ja, ja spotykałam się wtedy z panem. Dwa razy, trzy razy rozmawialiśmy e... Publicznie i widziałam człowieka, człowieka niemal złamanego, człowieka w depresji, człowieka złamanego przez kościół. Znaczy ja nie wiem, czy ja byłem złamany przez Kościół, ja byłem myślę, że złamany nie przez ma, bardzo nie różne, ma, nie ma, nie ma. ja byłem bardziej złamany przez taką sytuację, w której powołano do istnienia komisję po ważnym filmie i wszyscy powiedzieli hura, powołujemy, w ogóle jedziemy, prawda, z tym i nagle zrobili taki bubel prawdy, że, że zresztą tak naprawdę dwa dni po moim powołaniu wszyscy powiedzieli nie, nie to, to, to jednak my nie będziemy się zajmować tą komisją. I wszelkie obietnice, które się wtedy gdzieś tam deklarowały, że tak, tak, pomożemy, panie profesorze, pomożemy, pomożemy, tak, gomułkowską. Nagle okazało się, że nie, nie, to w zasadzie nie jest w naszej gestii, to inny minister, nie? I ja wiecie, i, i potem moja taka relacja, bym powiedział, z Rzecznikiem Praw Dziecka, który już nie, nie urzęduje. Całe szczęście. E, tak, tak. To sam, można to pana kolega przecież był. były Tak, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy majem 2020 a październikiem 2020, to mogę powiedzieć, że kolegowaliśmy do momentu, w którym pan Mikołaj był uprzejmy meblować mi urząd i wtedy musiałem ja powiedzieć, cytując kardynała Wyszyńskiego non possumus, prawda? I dostał bardzo jasny komunikat ode mnie sms-em i e mailem, że nasza relacja właśnie się zakończyła i, i ona już nigdy nie wróciła i mogę powiedzieć szczerze, że o kilka miesięcy za późno. Naprawdę, jeżeli chodzi o tą postawę, to mogę powiedzieć o kilka miesięcy za późno. Zresztą ja zwracałem potem w komentarzach uwagę na, że zachowanie pana Mikołaja Pawlaka moim zdaniem było dalekie od, od ideału, jaki powinien kreować ten urząd. Natomiast, natomiast ja rzeczywiście bardziej byłem złamany tym wszystkim, co, co gdzieś dookoła było, tak? tak, także kwestiami kościelnymi, choć one przyszły później. Ale wiecie państwo, dla mnie, jeżeli ja wspominam tamte czasy, to yy, dla mnie yy, ja przez przypadek troszeczkę wpadłem na pewien pomysł wysłania dokumentów do wszystkich kurii i do wszystkich sądów biskupich. Przez przypadek dlatego, że, że to było takie młodzieńcze, bezczelne działanie, bym powiedział, bo ja byłem przekonany, że oni po prostu odpiszą, nie? że tak, tak, już dajemy, nie? Taka naiwność jeszcze właśnie takiego neofity trochę, nie? No, ale ale co, co jest ważne, w kuriach zapanował chaos wtedy, no bo jednak o, o, Orzełek w ogóle, ale on miał być... On miałby z nami w ogóle, nie? Twardo Juris i tak dalej, nie. No właśnie. E, I, i, to jest I Kurczę, Blade, że... naprawdę powinien. Przecież on, on tutaj, różaniec na palcu, oaza i tak dalej, nie? I tak, to wszystko prawda. Mówię, ale różanie jest na palcu. Tak jest. mam. Mogę zobaczyć? Tak, oczywiście. Natomiast jest, jest nie, jak najbardziej jest, bo ja, ja dość często w ogóle modlę się na rurzę. Ja bardzo lubię modlić, modlitwę kontemplacyjna, to jest forma modlitwy kontemplacyjnej. I. E, Powiem Państwu tak, tylko że dla mnie takie zdanie mówiące o prawdzie, że prawda jest najciekawsza. Ja w ogóle uwielbiam Pontiusza Piłata, muszę Państwu powiedzieć, bo on, on zadaje w pewnym momencie takie pytanie, czym jest prawda. I to nie jest głupie pytanie. Kiedyś na kazaniu słyszę, że Piłat był bezczelny, nie? że on tam zadaje Jezusowi takie pytanie. Nie. Są, są miejsca, przecież w Kościele Wschodnim Piłat jest uznawany za świętego, w Koptyjskim bodajże jest uznawany za świętego. I on zadał fundamentalne pytanie, które dla mnie jest ważne. I w momencie, w którym ja otrzymałem bezczelne odpowiedzi od biskupów, milczące autopromocja całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio to była autopromocja